O historii Czarnobyla raczej wiedzą wszyscy. Wybuch w 1986 roku, radioaktywna chmura, potem radioaktywny pył opadający na ziemię, ewakuacja ludzi. No właśnie, jeśli historia Czarnobyla jest w większości z nas znana, to co wiemy na temat osób, które tutaj przyjechały lub które stąd wyjechały i były zmuszone wyjechać stąd przez katastrofę? Nic, niewiele. Coś czuję, że po tym materiale będziecie mogli odpowiedzieć zupełnie inaczej. Po wybuchu w Czarnobylu przyjeżdżali tutaj, nazwijmy ich bohaterami. To było pokolenie osób, które chciało koniecznie udowodnić ludziom, swoim dziadom i ojcom, że są pokoleniem bohaterów. Ale prawda jest taka, że większość osób, która przyjeżdżała do Czarnobyla sprzątać, pomagać po tym, co się tutaj działo, przyjechała na siłę. Władza rosyjska w większości przypadków nakazywała żołnierzom, czy też innym osobom, przyjazd do Czarnobyla i pracę tutaj, przymusową pracę tutaj. Jeżeli ktoś się nie zgadzał, bo wolał zostać z rodziną, no to tracił wszystko. Mógł zostać osądzony lub nawet oskarżony o zdradę narodową. Co się działo z ludźmi, którzy przyjeżdżali pracować w Czarnobylu? No cóż, spisane są historie, w których to opowiedziano, że mężczyźni pracujący tutaj od 2 do 3 tygodni zostali później wywożeni do szpitali, ponieważ płatami odpadała im skóra. Pomyślicie sobie, że na bank te osoby miały odzież ochronną. Tak, owszem, ale nie wszyscy. Odzież ochronną przeważnie dostawały osoby, które pracowały przy reaktorze, ale stopień napromieniowania w tym miejscu, był tak duży, że po kilku minutach powinni tę odzież zdjąć, powinna być ona spalona i powinni dostać nową odzież. A prawda jest taka, że ludzie pracujący przy reaktorze pracowali w tej samej odzieży nawet kilka tygodni. Do Czarnobyla, oprócz wojskowych czy milicjantów, przyjeżdżali również myśliwi. Związek Radziecki generalnie zatajał informacje na temat zagrożenia i stopnia napromieniowania. I myśliwi odpowiedzialni za wystrzał zwierzyny, mam tu na myśli nie tylko krowy, konie czy świnie, ale również strzelanie do kotów, psów czy królików, chodzili po lesie. Po lesie, na które spadł promieniotwórczy pył. Nie dostali oczywiście żadnych ochronnych ubrań. Ich zadaniem było zabicie zwierząt, następnie przeniesienie ich w odpowiednie miejsce i podpalenie. Radziecki generalnie zatajał informacje na temat skali niebezpieczeństwa w strefie Czarnobyla. Ludzie, którzy tu przyjeżdżali, otrzymywali, jak na tamte czasy, dosyć pokaźne wynagrodzenie. Oprócz tego mieli otrzymać odpowiednie dyplomy oraz odznaki. Jak możecie się domyślić, większość z tych myśliwych nie pracowała w odzieży ochronnej i po prostu nie dożyła tych odznaczeń.
pozostały również przypadki, kiedy to kobiety w ciąży miały dopuszczalną dawkę promieniowania, za to ich dzieci już nie. Płody, czy też dzieci, albo umierały w nich, albo rodziły się martwe, albo zdeformowane, ale dzięki temu właśnie te kobiety miały szansę przeżyć. Chodzi, to chyba najbardziej wstrząsnęła mną historia pewnego mężczyzny, który pojechał do Czarnobyla w furażerce i obiecał swojemu synowi, że jeżeli wróci zdrowy, to mu ją podaruje. Tak się rzeczywiście stało. Dziecko chodziło w tej furażerce, często w niej spało, a po kilku latach okazało się, że ma raka mózgu. No właśnie, problem był taki, że jak wytłumaczyć człowiekowi, że coś, co jest niewidzialne, jest dla niego szkodliwe? Bo ludzie mieszkający tutaj na terenach Czarnobyla po prostu nie zdawali sobie sprawy, czym to promieniowanie jest. Pierwszym problemem Związku Radzieckiego był oczywiście wybuch elektrowni w Czarnobylu, do którego zresztą nie byli w ogóle przygotowani. Ale nie był to jedyny problem, z jakim musieli sobie poradzić. Drugim problemem było, nazwijmy to, piętno człowieka czarnobylskiego. Na czym ono polegało? Otóż osoby, które w jakikolwiek sposób były związane z Czarnobylem, miały bardzo duże problemy z asymilacją w społeczeństwie, do którego wracały lub w którym się znalazły. Ludzie, z którymi mieli do czynienia, bardzo często odwracali się od nich plecami. Ludzie z Czarnobyla mieli ogromne problemy ze znalezieniem pracy, wynajęciem mieszkania. Ponieważ widzieli, jak reaguje na nie społeczeństwo, dochodziło do tego, że po prostu zamykali się w sobie. A to z kolei rozkręcało spiralę piętna. Ponieważ społeczeństwo, widząc ich tajemniczość, bardzo często spostrzegali ich jako tajemnicze zagrożenie i nie rozumieli, w czym tkwi problem. Mogło, że zagrożenie w strefie czarnobylskiej już dawno minęło, ale moim zdaniem jest to tylko pozorne. Nadal możecie znaleźć miejsca, w których poziom promieniowania przekracza 100 jednostek, a dopuszczalna jednostka to 0,5. Jeśli jesteście ciekawi i chcielibyście poznać więcej historii ludzi z Czarnobyla, to gorąco polecam Wam historię Czarnobylska modlitwa białoruskiej autorki Swietłany Aleksiejewicz.
A my tymczasem szykujemy się do kolejnej podróży i wracamy do Polski. Także trzymajcie się.